Witam Państwa na naszym kanale w wieczornym wydaniu. Proszę Państwa, dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Śledczej do spraw afery wizowej zeznawał były dyrektor Biura Prawnego MSZ, mecenas Jakub Osajny. Ten mężczyzna dzisiaj zeznał coś, co mnie absolutnie zmroziło, choć widziałem i słyszałem wiele rzeczy dotyczących pisowców i ich bestialstwa, jakich się dopuszczali wobec ludzi. Państwo przecież niejednokrotnie czytali i oglądali materiały, chociażby w sprawie pana Kwaśniaka pobitego do nieprzytomności, którego później prokuratura Ziobry ścigała. Ostatecznie doszło do tragicznego zgonu jego żony, która była zaszczuta tym wszystkim, błagała Morawieckiego, by zostawiono jej rodzinę w spokoju. Byli bezwzględni. I tu się okazuje, że do pana mecenasa Osajdy po wybuchu afery wizowej, gdy mecenas Osajda miał przygotować, brał udział w przygotowaniu oświadczenia, które MSZ miał wydać, 15 września został zwolniony z MSZ-u bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Jakiś czas później zadzwonił do niego i to niejednokrotnie, jak wynika z zeznań. Przypominam, że zeznań złożonych pod przyrzeczeniem czy pod przysięgą, jak Państwo wolicie, natomiast formalnie pod przyrzeczeniem, pod rygorą odpowiedzialności karnej, zeznał, że Mateusz Pieli, szef, były szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, powiedział mu, że jeżeli pójdzie z tym do mediów, czyli z aferą wizową, to zostanie on i jego rodzina, zostaną zniszczeni. Również do żony mecenasa Osajdy dzwoniono, która wówczas była w ciąży. Proszę Państwa, wzbudzanie lęku i zagrożenia u ludzi, zastraszanie, grożenie kobiecie w ciąży, tym, że jej rodzina, jej mąż i ona sama zostaną zniszczeni, podając przykłady innych polityków PiSu, którzy poszli do mediów i spotkał ich marny koniec, to, drodzy Państwo, wykracza już poza wszelkie granice. Dzisiaj napisał na Twitterze, w platformie X, pan minister Kierwiński napisał tak, cytuję: zastraszanie kobiety w ciąży to są standardy bliskie Putinowi. I pisze to z pełną odpowiedzialnością. Zeznania dyrektora Osajdy z MSZ pokazują, co mogło czekać Polskę, gdyby PiS wygrał wybory. Ja, proszę Państwa, skomentowałem to w ten sposób, że podpisuję się pod słowami pana ministra Kierwińskiego, ale przypominam, że w służbach podległych panu ministrowi Kierwińskiemu dalej pracują ludzie, którzy też i mają kontakty z ludźmi, którzy również się zajmują zastraszaniem i nękaniem ludzi, między innymi w sieci internetowej. To właśnie ci ludzie, którzy podlegają w służbach panu ministrowi Kierwińskiemu, brali i biorą udział w nękaniu ludzi, którzy mogą ujawniać pisowskie kolejne afery. Drodzy Państwo, mówiłem o tym już kilkukrotnie i będę o tym mówić bardzo często, że bez wyczyszczenia służb właśnie z takich elementów nigdy Polska nie odzyska niezależności. A nasz kraj nigdy nie będzie państwem demokratycznym i praworządnym, jeżeli będziemy mieli w służbach pisowskich kretów. Przez 8 lat ta zaraza rozlała się po Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po CBA, Policji i innych specsłużbach do tego stopnia, że w tej chwili, gdybym ja był na miejscu pana ministra Kierwińskiego, to bym nikomu z tych służb nie ufał. Ba, szefowie tych służb powołani przez premiera Donalda Tuska w zasadzie też nie mogą ufać tym, którzy im podlegają. Proszę Państwa, w zasadzie pan Mateusz Pieli, który formułował, przypominam, że mecenas Osajda zeznał to pod przysięgą,
pod przyrzeczeniem. Pan Mateusz Pieli powinien zostać w trybie natychmiastowym zatrzymany za kierowanie gróźb karalnych. Powinno tak zostać zabezpieczone całe jego, tak powiem, cały jego dobrostan, jeżeli chodzi o laptopa, telefon bądź telefony. Zabezpieczone bilingi. Czy prokuratura już to zrobiła? Nie wiem. Wiem, co ja bym zrobił w takiej sytuacji, bo Mateusz Pieli, można powiedzieć, że w tej chwili byłby kluczowym świadkiem w sprawie afery wizowej. Szef gabinetu Biura Politycznego Raua miał również dostęp czy wgląd, czy też może posiadać wiedzę dotyczącą kontaktów Raua z Federacją Rosyjską, szczególnie na pewno pojechał z nim, poleciał 15 lutego 2022 roku do Moskwy, czyli na 9 dni przed inwazją Rosji na Ukrainę. Drodzy Państwo, o tym, że pisowskie służby zastraszały ludzi, którzy byli w jakikolwiek sposób niewygodni bądź stanowili zagrożenie, w tej chwili możemy liczyć już w setkach osób. To wszystko miało początek w 2006 roku. Pamiętacie mój materiał o Barbadzie Blidzie, o Barbarze Blidzie, o tym, jak doprowadzono do jej tragicznej śmierci. Jak później sprawę próbowano ukryć, zamieść pod dywan. Brali w tym udział Ziobro, Święczkowski, brali w tym udział funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niewykluczone, że ci ludzie dalej pracują w służbach bądź z nimi współpracują. Skala tego bezprawia, którego jesteśmy dzisiaj świadkami, a ono właśnie ujrzało światło dzienne, powiem Państwu szczerze, że to powinno zaimplikować jakimiś naprawdę radykalnymi decyzjami pana premiera Donalda Tuska. Być może te decyzje są właśnie podejmowane, być może one zostaną podjęte, ale dotychczas nie zobaczyliśmy efektów takich decyzji, a tu się dowiadujemy o kolejnych przerażających sprawach. Ja, drodzy Państwo, przygotowałem, jak dobrze pamiętam, 47 zawiadomień możliwości popełnienia przestępstwa wobec różnych ludzi, którzy uczestniczyli między innymi też w nękaniu mnie i mojej rodziny. I dotychczas ich jeszcze nie złożyłem z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ prokuratura jest naszpikowana ziobrowymi kretami, pisowskimi kretami, służby są również naszpikowane tymi kretami i w zasadzie składanie teraz zawiadomień, no chyba, że chodzi o sprawy, które są bezpośrednio nadzorowane przez prokuratora generalnego bądź już wymienionych prokuratorów, ale dalej te śledztwa będą stały w miejscu, pomimo tego, że się rozpoczęły, z prostej przyczyny. Krety, które dalej znajdują się w służbach, będą wiele robić, by dokonywać obstrukcji tempa tych postępowań, będzie ukrywanie, niszczenie dowodów, będzie matactwo. Ktoś mógłby się zapytać, no dobrze, to skoro się mądrze, to co należałoby w takiej sytuacji zrobić? No drodzy Państwo, przecież to jest oczywista sprawa, że reakcja prokuratury powinna być surowa i bezwzględna. Bywa tak, że dysponując narzędziami prawnymi, na przykład w postaci postanowienia o zatrzymaniu, przedstawieniu zarzutów, jak również złożenia wniosku do sądu o wydanie postanowienia o sankcji aresztowej. I to nie chodzi o areszt wydobywczy, czy zamknięcie kogoś bez wyroku za kraty. Chodzi o to, by powstrzymać możliwe matactwo. Ponieważ ci ludzie mają swój istotny interes w tym, by dowody swoich zbrodni, swoich przestępstw ukrywać. Pamiętajcie, że mówimy też o ludziach w służbach i też ci, którzy przeszli na tak zwaną resortową emeryturę. Jest cała grupa tych ludzi, którzy w dalszym ciągu posiadają dostęp do narzędzi inwigilacji, dostęp do informacji niejawnych. Rodzina mecenasa Jakuba Osajdy, byłego dyrektora biura prawnego MSZ, została zaszczuta. Dopiero kiedy w czwartek otrzymał wezwanie
mecenas Osajda, na poniedziałek na godzinę 10:00 przyszedł ze swoim pełnomocnikiem i powiedział prawdę. Dotychczas milczał, nie poszedł do mediów. Jak myślicie państwo, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mediom nie ufał. To jest taka moja hipoteza. Po drugie się bał, a po trzecie to po pierwsze i po drugie. Nie ma zaufania do mediów, nie ma zaufania również do służb. Ba, myślę, że nie miał zaufania do prokuratury, bo składając zawiadomienie możliwości popełnienia przestępstwa, niewykluczone, że to on zostałby zatrzymany, a być może nawet jego żona, zostałby zatrzymany pod zarzutem uczestnictwa w tym procederze, szczególnie, że 15 września, po jego zwolnieniu już z MSZ-u, przedstawiano jego jako osobę, która jest odpowiedzialna za tę aferę. Bardzo łatwo jest człowieka złamać, kto nigdy nie został zatrzymany, kto jest człowiekiem jakby to bez takiej, przepraszam za określenie, wyobraźni, kiedy nagle musi stawić czoła takiemu złu. Przecież to młody chłopak, gdyby zgolił brodę, to wyglądałby na 20 lat. Młody chłopak, który żona w ciąży, nowa rodzina, a tu musi stawić czoła po prostu bestialstwu. Próbuje się zastraszyć kobietę, która nosi pod sercem dziecko. Przecież tej kobiecie mogło grozić poronienie. I co wtedy? Nie byłoby winnych? Tu się skończyły żarty. Nie chodzi o dorosłych ludzi. Chodzi o sytuacje, które, tak jak napisał minister Kierwiński, są wprost metodami rosyjskimi. Tak działa FSB. Są gotowi zaszczuć człowieka, jego rodziny. Chyba nie macie państwo wątpliwości, to jest też to co napisał minister Kierwiński, że gdyby Koalicja Demokratyczna nie wygrała wyborów, to mielibyśmy drugą Rosję albo Białoruś. To ja prawdopodobnie bym już siedział w tej chwili w areszcie. Bardzo możliwe, czy no, nawet na pewno, Janek Piński, Tomek Szwajger, być może Liza Michalik, wielu innych ludzi zostałoby zamkniętych do aresztów pod byle pretekstem i powodem. Ale to nie oznacza, że kiedy Koalicja Demokratyczna wygra, to jest to, co dzisiaj też mówiłem o 14, to nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmieniło się status quo na tyle, że nie musimy się obawiać. Drodzy państwo, mnie i moją rodzinę próbowano na różne sposoby nękać. Ma to miejsce cały czas, dlatego, tak jak wspomniałem, podjęliśmy decyzję o wyprowadzce. Jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie no już niewiele oni mogą zrobić. W zasadzie już nigdy nic nie będą mogli zrobić. I kochani moi, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że brak działań ze strony rządu, działań radykalnych, będzie utwierdzało pisowców w bezkarności. W różnym wieku państwo mnie oglądacie. Może ogląda mnie też kobieta, która jest w ciąży. Proszę sobie wyobrazić, drogie panie, te, które nosicie dzieciątka pod sercem. Wyobraźcie sobie sytuację, w której ktoś formalnie reprezentujący władzę w Polsce do was dzwoni i mówi, że zostaniecie zniszczeni, jeżeli nie będziecie dyskretni. Do kogo się macie zwrócić? Skoro władza wam grozi, że wasze rodziny zostaną zniszczone. Nie dzwoni do was jakiś gangster uliczny, tak, jakiś, nie wiem, handlarz jakimiś środkami niedozwolonymi, czy łobuz, czy kibol, czy ktokolwiek taki. Dzwoni do was reprezentant, dzwoni do was szef gabinetu politycznego ministra spraw zagranicznych i grozi wam w imieniu władzy, że władza was zniszczy. Do kogo się macie zwrócić? Do mediów, które wypisują o tym, że pisowcy to tak na dobrą sprawę nic złego przecież nie zrobili, że to jest polityczna strona sporu? Tak jak to mówiła Dominika Wielowiejska? Czy któryś tam z tych symetrystów
powiedział, że należy krytykować rząd z umiarem, albo Wróbel, który powiedział, że Platforma Obywatelska to jest tak jak Rosja Putina, albo Szułdrzyński, który opinię publiczną przyrównał do kąsających kundli. Do takich mediów? A może Jadczak? Albo Kim? Albo Sekielski? Drodzy Państwo, ci ludzie byli zaszczuci. Dalej są zresztą. Pomyślmy, co dzisiaj wieczorem czuje mecenas Osajda, jego żona, gdy ten człowiek powiedział prawdę. Cała Polska tego wysłuchała. Zeznawał pod przyrzeczeniem. To, co powiedział, powiedział prawdę. Świadomy odpowiedzialności swoich słów, powiedział to, co jest mu wiadomo, niczego nie ukrywając, a za kłamstwa grozi mu odpowiedzialność karna. Jest radcą prawnym. Wykształconym młodym człowiekiem, który chciałby robić normalną karierę. Miałby kłamać na oczach milionów, pomimo tego, że jest pisowcem. Bo był członkiem PiS-u przez jakiś czas, dzięki PiS-owi zrobił karierę. Ale dzisiaj, czy może bardziej wczoraj, oczywiście metaforycznie, zorientował się, w co się wpakował. Oczywiście tak, no, ktoś mógłby powiedzieć, że kiedy poczuł się pewny, to wszystko ujawnił, wcześniej nie ujawniał. No ale tłumaczę, że zagrożono mu, że zostanie zniszczona jego rodzina. Że jego żona jest w ciąży, czy była w ciąży w tamtym czasie. Podejrzewam, że jeszcze jest w ciąży, tak, bo to jest kwestia w tej chwili przecież ostatnich, nie przymierzając, 4 miesięcy, tak, 4-5. Być może już urodziła, mam nadzieję. Tym bardziej, kiedy jest malutkie dziecko, a tu próbuje się tę rodzinę zastraszyć. Mateusz Pieli powinien zostać zatrzymany, w zasadzie z aresztu doprowadzony przed oblicze komisji śledczej i przesłuchany na okoliczność tych gruźb. Być może to też będzie wynikało z billingów. Godzinę połączeń. Być to można wszystko ze sobą zestawić. Rzecz jasna może zaprzeczać, no takie jest prawo osoby na przykład podejrzanej, tak, żeby przyjęła jakąś linię obrony, to niech zacznie zaprzeczać, niech na przykład obciąży Rała. Pamiętajcie o tym, że Rał powiedział publicznie, że żadnej afery wizowej nie ma. Pytanie, dlaczego Rał nie został jeszcze zatrzymany, skoro jego zastępca, Wawrzyk, już dostał zarzuty. Dlaczego Wawrzyk nie siedzi? A powinien siedzieć w areszcie. Cały czas mogą mataczyć. Jeżeli oglądaliście dzisiaj posiedzenie tej komisji, przesłuchanie świadków, też wystąpiła pani Raczyńska, asystenta, która podobno nic nie wie. Zadawał jej pytania były prokurator Bogucki, poseł z PiS-u. To było dosyć zabawne. Wcześniej ta Raczyńska nie była w stanie odpowiedzieć na pytania przewodniczącego pana posła Szczerby, zasłaniając się niepamięcią. Również wobec pani posłanki Leo też zachowała się arogancko. Gdy Bogucki pytał, odpowiadała na wszystkie pytania natychmiast. Ja zadałem dzisiaj panu Boguckiemu pytanie, czy może wcześniej wysłał listę tych pytań. Pytanie, czy przez WhatsAppa, czy może przez Signala. Tak dla sąsiadki spytał. No, oczywiście nie odpowiedział na to pytanie, choć gdybym miał okazję mu zadać to pytanie wprost, to by mu bardzo chętnie zadał. Drodzy Państwo, jesteśmy świadkami ujawniania takiego bezprawia, jakiego nasz kraj jeszcze nie widział. Można zarzucać różnym rządom różne zachowania, ale takiego bestialstwa to jeszcze Polska nie widziała po 89 roku. Napiszcie, co myślicie o tym tak w komentarzach. Dziękuję za wasze maile. Staram się na wszystkie maile odpisywać, choć sporo ich przychodzi. Jeżeli komuś nie odpisałem na maila, to bardzo przepraszam, na pewno odpiszę. Dziękuję też za maile od tych osób, które nie oglądają, a są mocno przytłoczone problemami, które ich spotkały. Drodzy Państwo, ja czytam wasze maile. Część maili przekazałem jakby dalej z sugestią do też i polityków.
aby pochylili się nad waszym problemem, bo to nie jest tak, że ja tego nie zauważam. Dla mnie wasze problemy są naprawdę istotne. Może też wynikać to z pewnego rodzaju, konkretnego rodzaju empatii, którą posiadam, bo z niejednego pieca chleb jadłem, w niejednej sytuacji trudnej w życiu się znalazłem i to, o czym państwo piszecie, a co was dotyka, mnie wielokrotnie w życiu dotknęło. Więc nie wstydźcie się, piszcie, ja postaram się odpisywać, tam gdzie będę mógł pomóc, to oczywiście pomogę. Taka służba dziennikarska. Na tym to polega. Po to są też dziennikarze, by nagłaśniać to, co was boli, to, co was przeraża, to, co was wkurzy. I w pewien sposób dyscyplinować polityków, którzy już zapomnieli, że to właśnie dzięki waszym głosom otrzymali mandat do rządzenia. Ja im będę codziennie o tym przypominać i przypominam. A jeżeli o tym zapomną, to mamy wystarczająco duże zasięgi, drodzy państwo, by niektórym palcem pogrozić i przed wyborami mogą się bardzo mocno zdziwić. Kochani, życzę wam miłego wieczoru. Widzimy się oczywiście jutro o 14:00. Kontynuujemy rozważania na temat pisowskich afer, a jest wiele afer, które zostały w jakiś sposób zamiecione pod dywan. Ja będę je państwu w tej chwili cyklicznie przypominać, też indagując pana profesora Bodnara, pana ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, by podległe mu służby tym się zajęły. Również pana ministra Kierwińskiego i pana ministra Siemoniaka. Bo presja ma sens, drodzy państwo. Szczególnie przed wyborami zobaczycie, że będą aktywniejsi. A my wszyscy możemy na tym zyskać, abyśmy mogli mieszkać w praworządnym i demokratycznym kraju. Życzę dobrego wieczoru i dobrej nocy. Kłaniam wam się nisko.